Cześć! W dzisiejszym odcinku Porsche Cayenne S w hybrydzie 460 koni z 2016 roku. Zobaczcie tylko, jak to jeździ. Jest troszeczkę ubrudzony, więc zaraz go umyjemy. Cayenne już umyty. Osobiście bardzo podoba mi się ten kolor karoserii. No i te hybrydowe wstawki razem z zaciskami. No nie wiem, po prostu to wszystko tworzy ze sobą taką idealną całość. Poza tym nowe lampy od tych najnowszych Cayennek. Super sprawa. Patrzcie to, co dostałem. Kurde, który to który? Nie wiem, zaraz się dowiemy. Wsiadamy. I... zapewne szukamy kluczyka Porsche, który się wkłada z lewej strony, który się przekręca. Już odpali. Serio? Mhm. Aha, czyli on odpala tak, o. Jak Tesla, tak. Jaki masz zasięg, Kamil, na tym elektrycznym? No, mówi się, że jest około 70 km na pełne naładowanie. To nie za dużo, nie za mało w sumie. Bardzo mała bateria. Ale co, normalnie jak normalne auto? Tak. Okej, okay, jedziemy. Około 5 z hakiem. Bardzo ładne, ale to ja jak kierowca tego nie czułem przyspieszenia, ale siedziałem z tyłu na początku, zanim chłopaki mnie odebrali. No i szczerze mówiąc, to przyspieszenie było czuć trochę bardziej. 3, 2 i... Teraz przekażemy wam troszeczkę historii warszawskiego folkloru, imprezowego folkloru. Mamy kluby, które są bardzo popularne, ponieważ cała ulica jest popularna. Mazowiecka to jest słynna ulica zabawy w Warszawie. Ale się bawią. I no teraz jest niedziela, północ, więc nikt się nie bawi, ale zmierzamy do tego, że tutaj zawsze najlepsze fury podjeżdżają, lansują się, my bardzo często tu podjeżdżamy. Wygląda to tak, że po prostu, no dobra, jesteśmy na obrzeżach Warszawy, to gdzie jedziemy, albo gdzie się spotykamy? No to dawaj do centrum, no to Mazo, Mazowiecka. I tak to w skrócie wygląda. A teraz, po krótkim szaleństwie na drodze, zatrzymaliśmy się na placu Trzech Krzyży, to też taka słynna miejscówka spoterów i w sumie po prostu fanów motoryzacji spotykają się przy placu Trzech Krzyży, tak jak my teraz. Kamil, mówiłeś, że ten samochód ma zawieszenie regulowane? Tak, jak najbardziej. Możemy obniżyć? Bo tu jest bardzo nisko teraz, patrzcie. Teraz jest na najwyższym możliwym zawieszeniu. No, jak wtedy wsadzałem dwa palce, to poszedł mniej więcej o 13 cm. To jest bardzo dużo. Fajna sprawa. To jest ogromna. Fajna sprawa. Ale chyba mimo wszystko nie wypada tym autem jeździć w teren, co? Chociaż wy jesteście friki, to... To nie jest samochód terenowy, wiadomo, że można się nim trochę pobawić, ale to nie jest samochód terenowy i samochodem terenowym nie będzie. To jest bardziej, żeby sobie podjechać pod wyższy krawężnik, powiedzmy. To co, lecimy kupić auto? No. A tak wygląda procedura, mamy zielone światło. No, całkiem nieźle. Kamil, ty dzisiaj będziesz kupował Ferrari? No. Dojeżdżamy właśnie do wspomnianego salonu. Ja już wiem, co biorę. Co bierzesz? F12. O, panie. Chodź, Kamil. Ty doma idziesz? Ja zostaję. Czy zostajesz? Idziemy. Robert, sama jest zamknięta. Ja nie mogę. Nie szanują klienta. Kurde. Ale zobacz, stoi dla mnie, czeka. Czerwony. F12. No, piękna. No ale dobra, zamknięta, no to co? Zostaniemy przy tym Porsche. Porsche też fajne. To jest ta konfrontacja prosiaka z dzikiem. Ale duży, co? Zrzadzało ten kraj teraz jest. Jest na chodniku. Ale nie! Ale ich tu jest. Pora karmienia. Mamy otwarty wlew. I co ciekawe, kiedy Kamil będzie tankował samochód, ja powiem wam, że tutaj jest drugi wlew.
A dlaczego? Ponieważ to jest ta hybryda i ona po drugiej stronie ma po prostu wlew prądu. Tak to wygląda i to jest wejście na kabel. Postanowiliśmy jeszcze wrócić do tego salonu Ferrari. Może się namyślimy, może nam otworzą. A tak już całkiem na poważnie, bardzo fajnie mi się nagrywało ten film. Dziękuję Kamilowi z Carflix, który teraz trzyma kamerę. Siema. No i do następnego. Dzięki za wszystko, trzymajcie się i do następnego. Pa.